Szukałem na internecie na początku różnego rodzaju firm, które by były w miarę cenowo przystępne w stosunku do pomp ciepła. No i rzuciło mi się w oczy na internecie dofinansowanie szwedzkie, które przedstawiała firma Nibe. Oczywiście zgłosiłem się tam do nich. Okazało się, że jest faktycznie taka możliwość. Jest to dofinansowanie na wstępie 4000 od ceny katalogowej. I postanowiłem, że po prostu, że będę akurat tu też uczestniczył w tym programie. Tym bardziej, że nie był on jakiś uciążliwy, nie trzeba było jakieś wypełniać nadmiernej ilości dokumentów. Wszystko odbyło się poprzez internet, także było to dość sprawne, szybko je i nie wymagało nawet, że tak powiem, stawiennictwa na bieżąco, tylko można to było po prostu sobie wieczorem przy kawie czy tam przy herbacie wykonać tego rodzaju elementy, a już jednak była to oszczędność 4000. Moim kosztem mniej więcej wydania na pompę ciepła był koszt około 24 000 zł netto, odejmując z tego te 4000 zł, które były z dotacji. Ponieważ robi to instalator renomowany, nie doliczamy do tego 23% VAT-u, a jedynie 8% VAT. Także cena to jest tutaj w tym automatycznie przypadku od razu mniejsza. Także dlatego warto się opierać na cenach netto, nie na cenach brutto, ponieważ instalator tak jakby nam wystawia mniejszą fakturę, tak, o tą wartość. Moje koszty ogrzewania opierały się na zakupie węgla, drewna. Na sezon zimowy był to koszt około 800 zł. Plus dodatkowo ogrzewanie elektryczne, przedsionka grzejnikiem elektrycznym i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. I w tym momencie można powiedzieć, że to był koszt 800 zł plus opłaty elektryczne na poziomie 250 zł za podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i za energię elektryczną. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak. Nie interesuje mnie w ogóle żaden zakup ani węgla, ani drewna, czyli tak jakby pełen komfort, jeżeli chodzi o ciepło. Czyli tutaj już odpada nam koszt 800 zł. Rachunki elektryczne obecnie za całość, czyli za prąd, za pompę ciepła i za wszystkie elementy, które są, przychodzą mi na poziomie 250 zł. No jedną rzeczą, która jest ważna i którą należy też zrobić przed montażem pompy ciepła, czy to powierzchni, czy gruntowej, to należy w zakładzie energetycznym podpisać umowę na korzystanie z taryfy weekendowej, która nam umożliwia znacznie tańszy pobór energii w okresach popołudniowych, to jest po 2 godziny, od godziny tam 6 do 10 rano oraz mamy niską cenę, tam około chyba 22 groszy w weekend. Cały koszt mniej więcej z montażem pompy ciepła wyniósł około 28 tysięcy, mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy. To jest razem z zapłaceniem dla instalatora za dodatkowe elementy, które są, podłączenie. A komfort, który mi dała, no jest tak naprawdę, trzeba by samemu sprawdzić, żeby to odczuć, jeżeli przez jakiś długi czas się paliło w piecu.